Cześć, witam Was w kolejnym moim wyzwaniu. Dzisiejszy odcinek to kontynuacja poprzedniego, bo tak się dziwnie, śmiesznie złożyło, że moja wizyta u fizjoterapeuty miała miejsce na dzień przed moim wypadkiem, glebą na rowerze, która skończyła się stłuczeniem więzozrostu barkowo-obojczykowego. To, co tutaj czujecie, takie wystające, staw barkowo-obojczykowy, bardzo narażony na kontuzję u kolarzy, kiedy się przewracają, u rugbystów, kiedy się zderzają z innymi. Możemy go wywichnąć, możemy złamać sobie oczywiście poszczególne kości, zerwać więzadła. Ja na szczęście mam tylko stłuczenie i dzisiejszy odcinek to wizyta u fizjo już po. Ta wizyta miała miejsce 3 tygodnie temu około, więc zobaczymy, co się stało z moim więzozrostem, czy dbam o to. I teraz uwaga, z poprzedniego odcinka zapamiętajcie sobie takie określenie jak monotypia ruchowa. Monotypia ruchowa. Cały czas wykonujemy w taki sam sposób różne ruchy w pracy, ale także wtedy, kiedy wychodzimy na dwór i wydaje nam się, że wszystko, co robimy w tym momencie, jest dla naszego zdrowia. 3 godziny na rowerze, pedałowanie, trzymanie się kierownicy. Monotypia ruchowa. Jedne mięśnie cały czas naciągamy, drugie cały czas są przykurczone. I żeby temu zapobiec, trzeba pójść do fizjo. Więc jeżeli poważnie traktujecie kolarstwo, chcecie coś osiągnąć, chcecie cieszyć się kolarstwem przez wiele, wiele lat i dużo jeździć, wizyta u fizjo jest niezbędna. A ta dzisiejsza to akurat wizyta związana z małą kontuzją, ale wciąż jeszcze odczuwalną. Oglądamy, zapraszam Was. Piszcie w komentarzach, jakie Wy mieliście, macie albo spodziewacie się, że mogą u Was wystąpić kontuzje, jak sobie z nimi radzicie, jakie są objawy tego u Was, albo jak zostały zdiagnozowane. To będzie dla wszystkich bardzo ciekawe i pożyteczne. Wizytę u fizjoterapeuty Łukasza już oglądaliście, byłem tutaj. I najciekawsze jest to, że ta wizyta była w zeszłym roku, nie pamiętam jaki miesiąc, ale pamiętam dzień tygodnia, czwartek. A w piątek zdarzyło się to. Dlatego podczas pierwszej wizyty sprawdzaliśmy moją ruchomość w stawach, ewentualne przykurcze. Łukasz podał mi też kilka ciekawych ćwiczeń, szczególnie pomocnych dla kolarzy, dla nas w pozycji często właśnie na rowerze. A dzisiaj zajmiemy się moim barkiem. Zobaczymy, jak po 6 już miesiącach wygląda mój więzozrost stłuczony i co muszę robić, żeby dojść do całkowitej sprawności i móc dalej dużo jeździć. Zobaczymy, jak to wygląda wizualnie, od góry. Że trochę, oczywiście, tu kąt dolny łopatki się trochę odstaje. Tak jakby się zrotowało. Tak, i on trochę też widać, lewy jest w przód poszedł. Aha. To też pewnie wynik tego noszenia na tym blaku. Trochę skrócenia, ale tak mam, że skrócenia przy kurczu mięśni. Starałem się przez ten okres już dużo ruszać. Przez pierwsze 3 miesiące miałem bardzo mocno ograniczoną ruchomość. Teraz myślę, że mam już pełną ruchomość, tak mi się wydaje, ale cały czas odczuwam. Mówię, o ile rzeczywiście z czasem ta kontuzja tu, z ortopedycznego punktu widzenia, ona się zagoi. No to potem najtrudniejszy etap jest tego, żeby ten dysbalans mięśniowy, który się wytworzył, to patologiczne ustawienie całego tego kompleksu tutaj, żeby znowu przywrócić i było to prawidłowe. No właśnie. Tak. Unieś rękę do góry. Tak wysoko jak możesz, mi powiedzieć, co czujesz na końcu ruchu. Czy było to swobodnie, bez jakichś... Swobodnie. Tutaj swobodnie. No pójdź, to samo zrób, ale idąc ręką bokiem, w kierunku głowy. W tym momencie czuję to miejsce, czuję ból, ale ruch mogę wykonać. Okay. Ja. Bardzo mnie boli przy pompkach, to mnie boli bardzo mocno. Pamiętam, że właśnie jakoś po tych 3 miesiącach, jak odzyskałem ruchomość, coś mnie wzięło, żeby sobie na rękach stanąć. Stanąłem na rękach i o, tu czułem, do tyłu. Tu. Przy odwodzeniu. O, tu, tyłu, tak, to czuję. Jak stanąłem na rękach, to znowu przez kilka tygodni mnie bolało mocno. A ręka za plecy do takiej rotacji? Jest okej. Okay. Czuję, ale jest okej. Okay. No już też od chyba 2 miesięcy mogę spać na lewym boku, bo nie mogę, to czuję, to mocno czuję. Teraz jak tak. Tylko właśnie to jest na tej zasadzie, że ja to odczuwam, ale mogę wykonywać ruchy na rowerze, nie w ogóle mi to nie przeszkadza. Specjalnie skomplikowany staw tutaj, jeżeli mówimy o stawie obojczykowo-barkowym. To jest długa kość, którą rzeczywiście
bardzo łatwo można sobie wyczuć tu, z przodu. I bardzo lubię kolarze łamać. Tak, kolarze, narciarze, tam gdzie rzeczywiście z ryzyko opadku można sobie zrobić niespodziankę w postaci złamania tego obrójczyka. Mówię, jego ruchomość nie jest za duża, bo ten koniec akurat maksymalnie około 10 cm się unosi, opada gdzieś 3, to jest w granicach 5-8 stopni ruchu w każdej płaszczyźnie, więc to naprawdę jest niewiele. Ale mówię, ten obojczyk jest jedynym tutaj elementem, która łączy tutaj całą bark, czyli łopatkę, kość ramienną, tu jest u nas z korpusem. Łopatka głównie zawieszona jest na mięśnie, to jest kilkanaście mięśni, które trzyma tą łopatkę w tej pozycji, a łopatka znowu przenosi jakby całą siłę z kończyn dolnych, z tułowia do ręki. Ortopedycznie ruchomość twoja, czyli to, co jest ważne, zgięcie do przodu, tu jeszcze pojawia się pół, czyli w takim ustawieniu horyzontalnym, czyli do 90 odwiedziona ręka. Tak, tu. I teraz, w tym momencie, kiedy rzeczywiście cofamy tą rękę i wyrostek barkowy, tutaj jest obojczyk, wyrostek barkowy idzie, rzeczywiście łopatka jest dobra, idzie do przywiedzenia, on się oddala w momencie. Ona jest połączona, obojczyk tutaj z łopatką, z wyrostkiem barkowym dwoma więzadłami. Poprzecznie idzie barkowo-obojczykowa i tutaj takie pionowe to jest krucze obojczykowe więzadło. I to rzeczywiście zespawa. Powierzchnia stawowa, która nie umożliwia zbyt dużego ruchu. W niektórych przypadkach jeszcze dysk pomiędzy tym jest, która musi dopasować te powierzchnie, które do siebie ściśle nie przylegają. I tu rzeczywiście w momencie, kiedy oddalamy, napina się jedno z nich. O, a teraz tak jakby mi to minęło. Tak, zdecydowanie czuję, że mi to, że coś mi się rozluźniło. Zdecydowanie czuję, że dużo dalej ręka poszła. No to jest taki czasami fenomen, że po kilku ruchach oczywiście następuje taka swoboda. Nie czuję w ogóle. Czyli przy testowaniu nagle uzyskujemy efekt terapeutyczny. Dziękuję bardzo. Mówiłem to trochę, że rzeczywiście łopatka tu, dolny kąt tej łopatki odstaje. Aha. Więc ona poszła trochę do przodu. Czyli to jest efektem napięcia mięśni. Tak, to jest efektem nie tyle samego urazu, ale potem utrzymywania takiej patologicznej. Tak. Znalazłeś sobie pozycję przeciwbólową i oczywiście wygodnie ci nie było, żeby uniknąć ciągle zaostrzania i wywoływania bólu przez niekomfortowe ruch i ustawienie. No to sobie taką wypracowałeś pozycję i teraz jakby pamięć mięśniowa pozostała. Czyli nie do końca jest tak, że jak cofniesz tą rękę i skorygujemy twoje ustawienie, to już tego bólu nie będzie. Tylko przez długotrwałe utrzymywanie tej pozycji trochę się zaburzył ten balans mięśniowy. I to właśnie rzeczywiście nie jest tak jak ustawiona względem drugiej, względem tułowia, tak jakbyś ustawiona powinna. Jak mówię, ona poszła trochę na bok, czyli też mięsień zębaty ją odrobinę ściągnął, kąt dolny trochę jej odstaje, więc tak trochę wygląda jakby ten bark do tyłu. Pomimo, że tu było udłużenie i kontakt z podłożem był w tym momencie tu, no to on trochę poszedł w tą stronę. I łopatka rzeczywiście zeszła. No, trzeba rzeczywiście odpracować tu, żeby trochę mięśnie równoległoboczne ściągnęły ją do środka, poluzować mięśnie piersiowe, dać trochę swobody, no będziemy to robić. I przypomniało mi się jeszcze jedna rzecz, która może być z tym powiązana, pewnie jest. Od 2 miesięcy przy skręcaniu głowy w lewo, dokładnie jak jadę na rowerze i chcę się obrócić za siebie, boli mnie tu. I to mocno mnie boli. I tak sobie na początku myślałem, coś mnie przewiało czy coś, ale to już 2 miesiące na pewno. Okay. Czy teraz jesteś w stanie otworzyć to? Tak, to czuję. Tak, tak. A tak. Głowę? Też czuję. Ale to ustawienie skrętne było bardziej odczuwalne? Teraz, jak idziemy głową w to? Teraz mam to mięsień naciągnięte, to mi jest trudno powiedzieć. Dobra, jakie masz wrażenie? Czy to jest punktowe w tym miejscu, które wskazałeś, czy to na zasadzie takiego ciągnące się pasmo? Tak, ciągnące się pasmo. No to, co wskazujesz, to bardziej wskazuje na rzeczywiście tu taki stan tkanek mięśniowych, głównie tego mięśnia od czaszki do ramienia czworobocznego, tej części stępującej, która ma za zadanie też między innymi albo skinąć głowę, albo unosić trochę do góry ramię, ona też odpowiada za rotację łopatki.
a część schodząca w dół. Część tych włókien rzeczywiście się skróciła i w takim skróceniu została. I mówię tutaj przy próbie rozciągnięcia czujesz wyraźnie ból. Tu praca taka, relaksacja trochę, praca poprzez włókien, jakby przekrwienie trochę tego miejsca dożywienia powoduje, że oczywiście ten mięsień odzyska jakby swoją pierwotną długość. No i ból powinien znacząco minąć. No i też trzeba jakby tu wyrównać ten balans między prawą a lewą stroną. Połóż się na plecach, tak to głowa. Jakie jeszcze ortopedycznie wygląda tu staw barkowo-obojczykowy, czy nacisk na obojczyk i wyłamanie takiego biernego ruchu i przemieszczenia, czy powoduje? Tak, delikatny ból czuję. Teraz czuję mocniej. Teraz wyraźnie czuję. O, teraz czuję bardzo wyraźnie. W zasadzie powiedziałbym, że nawet kiedy ruchu się nie wykonuje, samo dotknięcie w tym miejscu, ucisk jest tak, jakbym miał ten trigger point gdzieś tam właśnie. Czyli na tym etapie mojego, nazwijmy to urazu, czyli rehabilitacji, będę musiał w zasadzie jedne grupy mięśni rozciągać, a drugie wzmacniać, tak? Tak, no to dysbalans polega na tym rzeczywiście, że pewne grupy mięśni powinny się równoważyć, utrzymać tą łopatkę w prawidłowym ustawieniu. O dysbalansie mówię wtedy, kiedy jedna grupa przeważa, że tak powiem, druga nie kompensuje tych sił, to łopatka się ustawia patologicznie. A można mniej więcej jakoś to określić statystycznie, ile może mi zająć naprawienie całkowite tej sytuacji? Czy to zależy od tego, ile będę ćwiczył bardziej? Tak, to zależy też, no mówię, wiele jakby komponentów wchodzi w to, jak szybko to trwa. Wiek, zaawansowaność tego urazu, potem cały proces rehabilitacji, jak przebiega. Też jakie mamy cele. Dla jednych tylko pozbycie się bólu i przy powrót do ruchomości, dla innych już jakby taka wytrzymałość tej struktury na poziomie takim wyczynowym, czyli jak u Ciebie ta chwila bez jazdy, na przykład, że takie mocne obciążanie tego, żeby to nie wyzwalało, czyli wtedy po tym normalnym powrocie do sprawności trzeba jeszcze zaplanować taki program jakby stricte sportowy, nastawiony na sportowców. Czyli tak skoczyć na wyższy level, tak można określić. O ile tu o tym stanie mówimy o kilku stopniach uszkodzeń, z reguły jest ich 6, no to te pierwsze 3 nadają się do pracy takiej nieoperacyjnej, tak? Zachowawczo w ten sposób leczyć. 4, 5 i 6 stopień uszkodzeń tego jest specjalna skala. Ortopedzika znają tą skalę dokładnie i na moje potrzeby nie jest ta skala do tego potrzebna. Ale mówię, te wyższe stopnie uszkodzeń trzeba, że tak powiem, leczyć to operacyjnie. Bo nie, jakby sama tkanka już powinna być tak zabliźniona, tylko właśnie teraz ta blizna, nie? To blizna, no dwa, i też tu ruchomość, czyli te ruchy w stawie, unoszenie tego obojczyka i lekki ruch skrętny wokół jego osi podłużnej, zwłaszcza przy zgięciu ramienia do góry i przy odwiedzeniu, powoduje jeszcze ból, czyli można powiedzieć, że struktura tej tkanki tu, tych więzadeł nie została przerwana, ale mówię, z racji tego skłuczenia krwiaka, który mówiłeś, że był tutaj, wszystkich zmian, które się tutaj zadziały, być może powstała blizna i teraz jakby mechaniczne poddawanie tych tkanek, to co w zdrowym stawie nie powoduje bólu, tu jeszcze daje ten objaw bólowy. Pomimo tego, że wykonujemy pełny ruch, ale no, jakby obciążanie tej tkanki przez ruch, przez obciążenie w jej pompkach daje jeszcze ból. Więc można w tym momencie trochę jeszcze zastymulować tę tkankę do tego, żeby rzeczywiście ją w tym momencie dokrwić, sprawić, że odżywić to miejsce. No a dwutorowo działając, to z drugiej strony wymusić prawidłowe ustawienie łopatki. Okay? Mówię, oprócz tu takich działań ręcznych, jakiegoś do terapeuty, do gabinetu, gdzie można rzeczywiście ręcznie poprzez czy ruchy mobilizacyjne, czyli trochę biernie wykonać ruch w tym stawie i poddać naprężeniu to więzadło, czy wykonać na tu, wyczuwając sobie palpacyjnie,
trochę prowadzić takiego ruchu i w zasadzie masażu. Tak, coś takiego robię regularnie. Codziennie? Tak. Z tym krwiakiem to w ogóle było śmiesznie, bo on był bardzo duży. Bardzo duży, więc ja byłem przekonany, że rozłamy na obroty. Dojechałem na zdjęcie, zajęło mi to chyba może godzinę 20, i na zdjęciu, jak już mi robiono zdjęcie, to już nie było tego krwiaka. W sensie, już mi wszystko tak wchłonęło. W sumie taki ruch to może mi też wykonywać żona, nie? Coś takiego możemy robić. Bo nie wymaga siły. Nie, dużej siły nie wymaga. No mówię, no, to na czym trzeba się skupić, to palpacyjnie sobie wyczuć te struktury. Mówię, ten stan nie jest wielki, więc idąc po krawędzi obojczyka, dojdziemy w końcu do miejsca, gdzie on się łączy z dorostkiem barkowym łopatki. No i to naciśnięcie. Tak, on tutaj traci jakby swój już taki twardy, jednolity przebieg, więc jeszcze mamy pewnie, że tutaj on się łączy już i jest stan w tym miejscu. No i rzeczywiście, spychając, kładąc sobie docisk na kciu, żeby też nie bezpośrednio ręką, bo można się nasadą ręki tutaj z tego bojczyku łatwo ześlizgnąć, więc przykładając kciuk, dokładając rękę, można trochę rzeczywiście takich ruchów. Tak, tak jest to. To jest ten drań. Znaczy nie drań, bo wytrzymał to uderzenie. To jest jeden sposób. W drugi sposób można rzeczywiście sobie tak do góry. Drugi ręką w ten sposób. Taki, żeby znaleźć się tu. Łatwo wyczuć, tutaj jest grzebień łopatki. Mniej więcej na przy tym końcu barkowym. Wtedy możemy jeszcze wtedy tu dać siłę. Czy to? I czuję delikatnie. O, teraz mam sobie. Krążenia rany w takiej sytuacji są dobrym rodzajem ruchu? Jeżeli nie mówię specjalnego bólu. Nie, nie. Czuję to tam. Bo to rzeczywiście to ten ruch wielopłaszczyznowy ręki powoduje, że ten obojczyk oczywiście w każdej płaszczyźnie się uruchamia. W momencie połączenia jego z mostkiem też jest wyczuwalna ruchomość. Nie tutaj. Ciśnij tutaj w górę na moje palce, wykonaj ruch. Okay, czyli ten może się. Jak? No, czy ale delikatnie. Dobra. Powoli opuść. Daj delikatny nacisk w górę. O właśnie, stop, trzymaj. Zrób teraz taki pogłębiony wdech, tak żeby moją rękę tu unieść klatką piersiową. O właśnie. I z wydechem opuszczaj powoli w dół. Czyli teraz pracujemy nad tym, żeby cofnąć z powrotem ten bar. Tak. Trochę rzeczywiście daj jeszcze nacisk w górę na mój palec. O. Trzymaj. Tu dając nacisk w górę, uruchamiasz głównie mięsień piersiowy mniejszy. Chwilę trzymamy go w napięciu, za moment po tym pogłębionym wdechu i rozluźnieniu na wydechu zrelaksujemy go, idziemy trochę do tyłu. Dalej wyraźnie czujesz? Nie wyraźnie. Tak, odczuwam lekki ruch. O teraz, tak, to jest to miejsce takie, nie żeby mnie mocno bolało, ale to jest, czuję, że to właśnie jest to miejsce, dokładnie to miejsce. Może trochę. Może trochę, a może to jest silniejsze. Tu bardziej z przodu, czy tu? A tylna część? Nie, nie, tu to się nawet przyjemnie rozciąga mięśnie. Myślę cały czas czuję to miejsce, które przywaliłem. O, tutaj czuję mocno. W tym ułożeniu? Tak, tu gdzieś właśnie do. A teraz nie. Teraz mniej. Teraz w ogóle.
Dlatego, że ja sobie trochę zabrałem tą krawędź, która zrotowała tą mocną łopatkę. I tu. W porządku. Nic nie czuję, że nie było. I nic. Jak ręką ładnie poszedł. Czyli to sam ten więzozrost może boleć, ale mogło też boleć gdzieś właśnie mięśnie, które jak teraz rozluźniamy, to tak się zmniejsza to uczucie bólu, nie? Tak, dlatego że ja zmieniłem trochę ustawienie łopatki. Wszedłem ręką do odwiedzenia i ją trochę zatrzymałem tak, w ten sposób, że ona tak mocno nie poszła do rotacji górnej, czyli ten kąt bocny nie poszedł. Przez moją rękę trochę wymusiłem inne jej ustawienie, skorygowałem i ból w tym momencie już mniejszy. Dobra. Samodzielnie teraz wykonaj ruch tyłu. Jak? Tu jest taki moment, tu już nie. W tym momencie. To? Ten moment, to jest tak. Natomiast jak przejdzie, to już znowu minie ból. Teraz tak? Teraz nie czuję bólu. W ogóle to jest częsty przypadek, żeby strzelały gdzieś na dojczyki podczas kolejnej ramionami. Kliknięcia? No, takie... Obojczyki często też tutaj ścięgno dwugłowego ramienia, głowy długiej, ona w takiej bruździe sobie podąża i też często tam jest taki trzask trochę słyszalny. Ono przeskakuje między guzkami, więc jest to dosyć częste zjawisko. No ile nawet nie jest taki wyraźny trzask, nie słyszy go osoba stojąca obok, no to odczuwalny jest jako rzeczywiście przeskok i takie wyraźne kliknięcie przez nas, wykonując ruch. Ja sam to często czuję, bardzo wiele osób ma to przy wykonywaniu takich szybszych ruchów, czy większych globalnych ruchów tą ręką i na razie nie czuję w związku z tym żadnych dolegliwości. Wiem, że ten czas się może pojawić, no ale jeżeli się pojawi, to nie jest bolesny i po wystąpieniu, po kilkukrotnym otworzeniu jego nie czuję bólu. Teraz barkiem do góry na mnie naciśnij. Jeszcze. Okay. Trzymaj. Powoli nie mów to. W porządku? W porządku. I teraz ruch taki do tyłu na mnie naciśnij, jeszcze i do góry trochę. O właśnie, do mnie. O, trzymaj lekki opór, trochę mniej siły użyj. Trochę mniej siły. Ruch do tyłu wykonujesz, naciśnij na mnie. Jeszcze i góra. Teraz takie trochę ekscentryczne rozciąganie, bo pomimo tego oporu, który stawiasz, ja grupę mięśniową, bo to nie mówimy o jednym mięśniu, czyli grupę mięśniową, poprzez ruch łopatki taki wymuszony rozciąga. Okay. I na mnie. No to rozciąganie jest przyjemne. Nie wiem, chodzi o takie dane trochę z różnych opracowań, takie trochę epidemiologiczne, no to około 60% przypadków to są ludzie młodzi, czyli w granicach 18-39 lat. Grupa, w której akurat się znajdujemy. Potem już rzeczywiście ta liczba osób się zmniejsza. Mówimy tutaj o uszkodzeniu stawu kołobojczykowego. Tak jak miałeś okazję przekonać, najczęściej to jest na skutek bezpośredniego urazu, czyli albo kontakt z twardym przedmiotem, upadłem na tą rękę, upadłem często na wyciągniętą rękę. Obojczyk zatrzymuje się na żebrach z przodu. Łopatka idzie do tyłu i rzeczywiście tutaj ta przestrzeń rozszerza się i więzadła, które mają za zadanie utrzymać to prawidłowo. Duża siła, która nagle jest poddana, naciąga, nadrywa, rozrywa, tak jak mówiłem wcześniej, tych uszkodzeń jest 6 rodzajów, więc te pierwsze 3 leczy się nieoperacyjnie, zachowawczo, potem przez jakiś program u fizjoterapeuty, kolejne to już jest
leczenie operacyjne. No chyba, że nie przynosi żadnego efektu. Tutaj po pół roku mówi, że pierwszy okres był dosyć, był takim okresem ostrym, z wysiękiem, z bólem. Potem zaczęło to stopniowo ustępować, więc mówię, no są efekty, więc nie ma jakby ryzyka na to, że trzeba to będzie poprawiać w jakiś sposób. Młotkiem, tak, i przecinakiem. Mhm. Tak, rękę, żeby nam załokieć. Mhm. I teraz łokciem dociśni dół w stronę. Łe, no to jest super siłowe, ile ty musisz mieć siły do tego. Tak. Na szczęście się mogę zdziesić za tobą. Kurczę. Praktycznie mój ciężar ciała w tym momencie prawie, że dźwigasz. To ale kiedy się przekonasz, że praca terapeuty to jednak też wymaga trochę siły. Powoli odpuść, powoli odpuść. No to jakby ci przyszedł jakiś 100-kilowy kulturysta. Może nie kulturysta, ale 100-kilowy nie będzie osoby temu. Muszę pomóc zdarzeniu się. No. Powoli odpuść. Tu? Nic. Czyli ruch tak jak testowaliśmy na początku. Tu. Pójście. A to już nie, nie pamiętam. Nie, w ogóle nic teraz nie czuję. Mhm. Nic, nawet nie potrafiłbym tego miejsca wskazać, które było. Trochę się ten kąt domny schował, upadki. Normalnie około 5-7 cm powinna być brzeg oddalony od tej linii pośrodkowej, czyli tu od kręgosłupa. W momencie, kiedy oczywiście chociażby zębaty przednie za bardzo ściąga, a nie trzymają tu, mięśnie ściągające, no to ta łopatka trochę się. Ciekawe, no. Oddala, tu bardziej się ustala wtedy do obojczyka ten ruch. Czyli to, co zrobiliśmy dzisiaj, teraz po prostu będę musiał utrwalać, tak? Zrób sobie samodzielnie teraz, według mojej pomocy. Czołem. Nic. Ten był taki w tym mocnym. Przyjemna chwila, a teraz stawiam przodem taki dociśnięcie, ale nie rób w całym tułowie, tylko tak jakbyś chciał ruch wyprowadzić w dół, czyli barkiem docisnąć. To nie będzie obciążenie całego ciała jak przy pompkach. No, no to spokojnie. To w porządku? Tak. No to. Usiądź na półce twarzą do drabinki. Wiem, że będę chciał, żeby trochę rzeczywiście teraz zmusić tą łopatkę, żeby o ile kąt dolny się nam trochę schowa, to żeby ją tu ściągnąć. Czyli musimy zapracować i zaangażować te mięśnie. No i dobra. Ramiona prosto. Tu. I teraz ruch. Ręce idą w taki sposób, trochę tu. O, właśnie, stop. I spróbuj jeszcze zapracować tak, żeby jakby zbliżyć łopatki, czyli plecami ściągnąć. Nie, nie, rękami. Aha, tu, okej. Okay. O, właśnie, okej, okay, dobra. Hop. Tu chwilę impulsu i powoli w dół. Odpuścić. Dobra. Przerwa. Jeszcze raz. Do góry, do tego lekkiego odwiedzenia. Stop i teraz tym. I odpuść. Jeszcze raz, góra. Okej, okay. I teraz. Czy to jest taka próba uchwycenia czegoś pomiędzy łopatki, nie? Tak jest. Tu jakby rzeczywiście, o, jak próbuję teraz włożyć swój palec, tu mięśnie dobrze złapało się. No i dobra. Jest. Okay. Spróbuj sobie nawet tak na koniec robić. Albo otwór sam, ewentualnie zejść kawałek niżej, tak jak do pompki. Zakładamy, że nie będzie tak, że od razu zaczniesz robić pompki bezboleśnie, ale czy na przykład coś, co wcześniej nie pozwalało ci wykonać, albo czułeś wyraźny ból? Więc to bez problemu. No.
I pompka bez najmniejszego problemu, nic nie czuję. Okej. Okay. W ogóle. Gdzie wcześniej nie było to do wykonania. Było, ale z bardzo dużym bólem. Okay. Teraz jak już sobie usiadłem, to czuję to miejsce, ale samo wykonanie pompki bez żadnych problemów. No. Dobra. Super.